Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. W ostatnich dniach złoty nadal pozostawał pod silną presją podaży w związku z rosnącymi obawami o skutki nasilającego się na świecie protekcjonizmu. W rezultacie w poniedziałek notowania euro-złotego podchodziły już pod 4,35. Powodem negatywnych nastrojów wobec walut ryzykownych pozostają nasilające się obawy o wpływ globalnych napięć handlowych na kondycję europejskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę obecny etap rozwoju strefy euro, dla której spowolnienie aktywności w biznesie może być bardzo niebezpieczne, ewentualne wyższe cła będą dla niej sporym zagrożeniem. Wolniejsze PKB wraz z niską presją inflacyjną to silne hamulce przed szybką normalizacją polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny. Podczas zeszłotygodniowego seminarium bankierów w Portugalii prezes Mario Draghi zapowiedział, że do podwyżek stóp bank będzie podchodził cierpliwie i stopniowo w miarę jak inflacja w Eurolandzie będzie przyspieszała. A tego na razie nie widać. Wspólna waluta pozostawała więc pod presją w połowie zeszłego tygodnia, zbliżając się do wsparcia na poziomie 1,15. Choć ostatecznie eurodolar nie zdołał go przetestować, co dało impuls do odreagowania wcześniejszych spadków pary, złoty nie skorzystał z sytuacji, nawet mając przy sobie solidne dane makroekonomiczne dotyczące polskiej gospodarki. W ostatnim czasie dolara względem głównych walut umacniała nie tylko wysoka awersja do ryzyka, nasilająca popyt na bezpieczne aktywa, ale też jastrzębi Fed, wspierający oczekiwania na dalsze akomodacyjne podwyżki stóp w Stanach Zjednoczonych. Podczas wspomnianego spotkania bankierów centralnych prezes amerykańskiej rezerwy federalnej powtórzył, że napięcia na rynku pracy nie wydają się zbyt duże i Fed powinien kontynuować stopniowe zaostrzanie polityki monetarnej, by w warunkach silnej gospodarki zrównoważyć przyjęte cele w zakresie poziomu bezrobocia i inflacji. Niemniej wspomniana nieudana próba ataku na wsparcie na 1,15 i techniczna przestrzeń do korekty w górę pozwoliły pod koniec zeszłego tygodnia na przyhamowanie wzrostów dolara. Odreagowanie podniosło w poniedziałek kurs euro-dolara powyżej 1,17, czemu dodatkowo służyło wyższe w obliczu niepokoju zainteresowanie japońskim jenem niż amerykańskim dolarem. Jeśli chodzi o krajowe dane realne, ich ostatnie odczyty potwierdziły, że polska gospodarka nie zwalnia i nie jest wykluczone, że w drugim kwartale PKB wzrośnie powyżej 5%. W maju produkcja przemysłowa wzrosła powyżej oczekiwań ekonomistów o 5,4% w skali roku, z kolei sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 7,6%, również przebijając rynkowe szacunki. Biorąc pod uwagę inne dane z gospodarki, w tym bardzo dobre nastroje konsumentów i fundusz płac rosnący realnie po 9% już od pół roku, widać, że konsumpcja nadal jest głównym motorem wzrostu gospodarczego. Niemniej bieżące dane są neutralne dla oceny perspektyw krajowej polityki pieniężnej, przez co pozostają bez wpływu na notowania złotego, które przede wszystkim zmieniają się pod wpływem nastrojów z szerokiego rynku. Taki układ powinien też dominować w tym tygodniu. Niemniej w czwartek opublikowany zostanie protokół z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Brak negatywnego zaskoczenia wraz z oczekiwaną rosnącą inflacją dla Niemiec, publikacja w czwartek, i inflacją dla strefy euro, publikacja w piątek, powinny wspierać odreagowanie ostatnich wzrostów kursu euro do złotego, szczególnie, że na danych inflacyjnych powinno skorzystać euro. Dziękuję za uwagę. Mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.